Dobrze, proszę Państwa, Pani Małgorzata jest, zapraszam. Proszę sobie usiąść. Dzień dobry. Proszę Państwa, więc tak, mamy półtorej godziny czasu na taki panel, który maksymalnie chce zrobić... który maksymalnie będę chciał zrobić taki, żeby była wymiana między nami a państwem i między państwem a państwem i tak dalej, żeby to była taka bardzo praktyczna część. I też już taka innowacja na początek. Czy ktoś z państwa czuje się na siłach, żeby zająć trzecie miejsce? I chciałby odpowiedzieć na kilka pytań moich a propos działania Rady u państwa. Kto chce? Dobrze, na razie nie ma odważnych, więc pan chce? Super, dobrze. No to później będziemy się wymieniać, jeżeli już tutaj z państwem wyczerpię, a ktoś z państwa jeszcze będzie chciał powiedzieć od siebie coś, to albo spytam, tak jak tutaj ta seria pytań na końcu, albo zaproszę na krzesło i będziemy robić, raczej zrobimy rozmowę. Dobrze, pierwsze pytanie do pani Renaty, żeby pani powiedziała, w jakiej firmie pani funkcjonowała jako Rada Pracowników Przewodnicząca. Pracowałam w firmie Phoenix Contact Wielkopolska w Nowym Tomyślu. Jest to firma niemiecka. Firma w tej chwili na naszym rynku jest 23 lata. Ja przewodniczącą Rady Pracowników byłam 10 lat. Także jak tylko ustawa weszła o możliwości tworzenia Rad Pracowników, to nasza kadrowa nas poinformowała. No i wtedy, może śmiesznie to zabrzmi, ale magazynier jeździł wózkiem widłowym i zbierał podpisy po halach. Czy pracownicy chcą, żeby rada powstała, tak? Jak pracownicy wtedy zareagowali? Oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Nie było u nas wtedy jeszcze związków zawodowych. Dobrze, to pytanie takie konkretne i praktyczne, które często się powtarza też na szkoleniach u nas, jak je prowadzimy dla rad pracowników. W jaki sposób państwo budują wiarygodność Rady Pracowników i jej siłę? Po prostu do Rady Pracowników muszą należeć ludzie odważni przede wszystkim. I polecam wam wszystkim, żeby oprócz osób, które są na kierowniczych stanowiskach, w Radzie Pracowników były osoby z produkcji. Zależy, jaką kto firmę reprezentuje, ale u nas produkcja jest bardzo duża, więc 4 osoby należały z produkcji do Rady Pracowników. Te osoby może nie mają tyle do stracenia, co kierownicy, ale też mają większy kontakt bezpośredni z ludźmi. Moja firma pracuje do dzisiaj na 3 zmiany, więc to było pozytywne, dlatego że kontakt mieliśmy cały czas ze sobą. Bo wiadomo, kierownicy to na naradach, to coś, a produkcja pracuje non-stop. I zawsze ktoś tam, bo u nas jest 6 hal, więc jak magazynier był, wiadomo, on się może przemieszczać po zakładzie. Bo jedną wadą w radach pracowników jest to, że nikt z nas nie ma etatu w firmie tak jak przewodniczący związków zawodowych. I my musimy to robić społecznie. Ja byłam w tej komfortowej sytuacji, że naprawdę miałam dobrego prezesa. I jeżeli miałam sprawy do załatwienia, to po prostu zgłaszałam i wychodziłam. Szłam do innej hali, do ludzi porozmawiać. I kierownicy, jak mieli jakieś konflikty z pracownikami, też mnie wzywali na spotkania. I może dlatego pracownicy nam ufali. Bo jeżeli byłam potrzebna, ja zawsze szłam. Czy ja byłam w pracy, bo ja też jako brygadzista miałam zmiany, więc po prostu przechodziłam. Nawet jak szłam na drugą zmianę do pracy, spotkanie było na pierwszej zmianie, to ja przychodziłam. A czy może pani powiedzieć o jakichś sukcesach, które Rady Pracowników, które no, dzięki państwu się zadziały w firmie? No bym powiedziała, że częściowo zniknął mobbing, bo oczywiście się pojawił w pracy. Też stanęliśmy w obronie kierownika w sądzie w sprawie mobbingu.
Wy jako Rada Pracowników, tak? Znaczy ja byłam jako przewodnicząca wezwana na świadka. Mogłam odmówić, no ale uważałam, że on ma rację, no i pojechałam do sądu. I co się wydarzyło? W sumie nie wiem, jak on, bo on się w ogóle zwolnił z zakładu, ale mimo to o odszkodowanie zakład podał do sądu. I ta sprawa, ja byłam na dwóch rozprawach, a w sumie jak się skończyło, to nie wiem, bo on poszedł do innej firmy na dyrektora. Rozumiem. A czy zarząd jakby nie atakował panią, że pani się wtrąca w nie swoje sprawy i to nie jest zakres obowiązków rady? No radca prawny był, pani radca prawna była zdziwiona, że miałam odwagę właśnie przyjechać do sądu. Bo nawet usłyszałam kiedyś od pani dyrektor personalnej, że mam uważać, bo jeżeli moja rodzina pracuje, to może być różnie, no ale ja pracowałam sama w tej firmie. Nikt z mojej rodziny nie pracował, więc nie miałam dużo do stracenia. Czyli jakby sugestia, że jak będzie pani zbyt aktywna, to zwolnią członków rodziny, która tak. Niby miała pracować. Mnie może by się nie odważyli, bo byłam pod ochronką, no ale jeżeli by była rodzina, no to... A jeszcze jakiś sukces rady? No to chodzi też nie o jakieś wielkie, tak? To też małe sukcesy. Znaczy się osiągnęliśmy to, że prezes się z nami liczył. Informacje nam były przekazywane. Dostaliśmy dotację co roku finansową. No jeździłam na spotkania, pan też zresztą u nas był na szkoleniu. Także nie było problemu z pieniędzmi. Co wiem, że w innych firmach problemy są, nie? A z czego to wynikało, że się prezes liczył z państwem? No nie wiem, może był po prostu dobrym człowiekiem, bo prezes się zmienił, no i sytuacja się zmieniła. On po prostu... Ale... On też pracował, zanim przyszedł do nas, pracował 10 lat w Niemczech. Może to go nastawiło do nas pozytywnie, bo tam jednak rady pracowników funkcjonują. Czyli sytuacja wcześniej była zła, zmienił się prezes i się nie. polepszyła, czy odwrotnie? Nie, odwrotnie. Najpierw odwrotnie. Powstała rada pracowników, było okej. Okay. Bo od was z INSPRO ktoś przyjechał i tam umowa była podpisana z zarządem. A jak się prezes zmienił, to ten nowy troszeczkę mniej się zaczął liczyć. Ja bym powiedziała, że właściwie wpływ na to, że zaczęły się stosunki psuć, miał dział HR-u. Co to może pani rozwinąć? O co chodzi? Po prostu oni uważają, że rady pracowników są niepotrzebne w firmie. Takie jest moje zdanie, bo chodziłam na spotkania, mieliśmy różne tam, też jeździłam z nimi na szkolenia, ale uważam, że HR-y w zakładzie pracy psują atmosferę. No ale chyba... Kadry. Czyli HR-y, czyli human resources, czyli osoby odpowiedzialne za zarządzanie ludźmi w firmie, to niekoniecznie muszą być kadry takie typowo od umów, zleceń i tak dalej, od wypisywania umów. Ale to dziwne, czyli co, że te osoby, które 5 lat są uczone na studiach zarządzania ludźmi, są wrogo nastawione? Znaczy oni uważają, że robią dobrze. Oni robią szkolenia dla kierowników, dla brygadzistów. Ale w tym sensie, że nie pracownik ma rację, nawet jak ma rację, tylko oni. To jest podstawa, że to, co oni mówią, to jest święte. A myśli pani, z czego to wynika, że mają takie duże poczucie własnej ważności? No ja się zastanawiałam, bo kiedyś jedna pani, bo każdy z działu HR-ów, u nas każdy dział miał swojego biznes partnera. Z HR-ów, tak? I kiedyś jedna pani zaczepiła panią z HR-u, a ona wyszła i mówi, no Boże, robotnica mnie zatrzymała. Także no nie wiem, czy po prostu ci ludzie na dole są gorsi, oni tak uważają. Okej, okay, a jeszcze jakiś sukces pani kojarzy? Coś co, bo ja pamiętam, próbowaliśmy, chociaż nie, to jest następne pytanie, to ja wrócę do pani. Dobrze, pani Małgorzato, pani kilka słów o sobie, z jakiej firmy i odpowiedź na to samo pytanie, czyli jak państwo budujecie siłę i wiarygodność w oczach pracowników, wiarygodność Rady Pracowników? Ja pracuję w wodociągach wrocławskich. I tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli nie ma dobrej woli z tej drugiej strony, nie ma nic. Nie ma rozmów,
nie ma spotkań. To znaczy spotkania teoretycznie są. U nas wyglądały tak, że przychodził pan prezes, po 5 minutach przychodziła sekretarka, mówiła, że jest telefon, pan prezes wychodził. U nas się to bardzo zmieniło raz ze zmianą prezesa. Prezesa, który chce nas słuchać. Ja nie twierdzę, że on zawsze robi to, o co my prosimy, bo to tak nie jest. Ale jest rozmowa. Jest rozmowa, odkąd jest ten nowy prezes. U nas powstał czwarty filar, pracownicy. Nasza firma jest dość mocno rozwinięta, ale do momentu tego nowego prezesa pracownik był nikim. Był kimś traktowany jak maszyna. On ma przyjść, zrobić co swoje, bez pretensji, bez wymagań, bez niczego. To się w tej chwili zmieniło i to bardzo. Prezes słucha nas, próbuje jakoś tak, żeby pracowało się nam lepiej po prostu. A z czego wynika, to myśli pani, ta postawa prezesa, że jest taki, a nie inny? Bo tutaj pani Renata powiedziała, że, to ja się tak domyślam z pani wypowiedzi, że po prostu nabrał innej kultury dialogu w Niemczech, a u pani jaka jest sytuacja? Ja się niedawno dowiedziałam, że nasz prezes pracował wszędzie, łącznie z Japonią. I myślę, że nabrał innej kultury, tej zawodowej. Myślę, że to się stąd wiąże. Nie jest to stary człowiek, bo to jest człowiek tak w wieku około 50 paru lat. Ale tak jak mówię, pracował w wielu firmach na Zachodzie. I myślę, że to jest po prostu inny pogląd na świat. Inne spojrzenia, zupełnie inne. Mało, jest to ekonomista. Więc to też nie jest człowiek, który raptownie podejmuje jakieś decyzje, nie ma czegoś takiego. Każda decyzja jest przemyślana, rozważona ze wszystkich stron i dopiero podjęta decyzja. Więc mówię, do rozmowy trzeba dwojga. A może pani powiedzieć o jakichś sukcesach Rady? Powiem tak, u nas jakichś takich spektakularnych sukcesów nie było. Ale nawet małe, tak? Przy każdym jakimś tam spotkaniu z prezesem ciągle się mówiło o jednym i to samym. U nas dla pracowników bardzo ważny był ruchomy czas pracy, który myśmy kiedyś mieli. Zmieniła się ustawa i niestety trzeba było wycofać ten ruchomy czas pracy. Natomiast w tej chwili te warunki też się zmieniły i bardzo pracownikom na tym zależało. No i tak na każdym spotkaniu, panie prezesie, może byśmy wprowadzili. Wprowadziliśmy. Dzisiaj mamy ruchomy czas pracy. Mamy dzisiaj wprowadzone... To myślę, że duży sukces, bo tak jak jeździmy po Polsce ze szkoleniami, to często się pojawia ten wątek, żeby wprowadzić, ale z drugiej strony nie ma takiej woli. Nam się udało. U nas jest już w tej chwili ruchomy czas pracy. Prawdą jest, że on nie jest dla wszystkich. No bo niestety, no wodociągi są taką firmą, że nie może być tak, że kogoś pracy nie ma. Jest ruch ciągły, więc tutaj trzeba to zapewnić. Natomiast na tych stanowiskach, które nie są uzależnione od drugiej osoby, ten czas pracy jest ruchomy. Jest to wprawdzie tylko godzina, ale to jest naprawdę dużo. A czy pracownicy w firmie wiedzą, czyj to jest sukces? Myślę, że chyba tak nie do końca. My żeśmy, jak ja w poprzedniej kadencji byłam przewodniczącą, u nas powstał nowy intranet i założyliśmy stronę internetową. Wiele rzeczy żeśmy tam pisali, ale czy ludzie zaglądają? Mało. Prawdą jest, że kiedyś pracowałam w rachubie płac, więc też tych ludzi znam więcej. I ja dużo rozmawiam z ludźmi po prostu. Słucham, co mają do powiedzenia. Była jakaś taka sytuacja, że przyszli do mnie pracownicy jednego działu, że się źle dzieje. I ja mówię, dobra, przyjdę z kolegą, porozmawiamy. I skończyło się na tym, że ja mówię, słuchajcie, bo oni chcieli iść do prezesa. I ja mówię, słuchajcie, to nie tak, to nie tędy droga. I ja mówię, zbierzmy się razem z waszą kierowniczką i porozmawiajmy. Do rozmowy nie doszło już nigdy więcej. Także to tu też trzeba wyważyć, żeby nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, bo to nie zawsze jest prawdą to, co ludzie mówią po prostu. A jeszcze wrócę do tych sukcesów. Czyli państwo o tym sukcesie poinformowali pracowników, czy... Że to jest wasza zasługa? U nas to wyszło troszeczkę inaczej. My mamy co roku badanie opinii pracownika. Od wielu lat już. I tak naprawdę to było powiedziane, że w tym badaniu pracownicy bardzo chcieli, no więc żeśmy wprowadzili.
To bardziej było w tym kierunku powiedziane. Bo tak. Proszę Państwa, ja mam taką jedną sugestię a propos takiej porady praktycznej, która wynika z naszych 13 lat doświadczeń, szkoleń i doradztwa dla rad pracowników, że Państwo, siła i wiarygodność w oczach pracowników powinniście budować małymi, dużymi sukcesami komunikowanymi do pracowników. Niestety bardzo często nie ma takiej świadomości, jak jeździmy po robimy te szkolenia. Ja rzadko się spotykam z świadomością członków rad pracowników, że oni powinni o tą sytuację zadbać. Bardzo często Państwo jesteście anonimowi, to jest dyplomatyczne, a ja to mówię trochę bardziej złośliwie, Państwo się nie obrazicie, strzyżeni jak barany. To znaczy sukces idzie na poczet zarządu albo na przykład że coś tam, jakaś ankieta. A to nie żadna ankieta i nie żaden zarząd, tylko wy swoją ciężką pracą osiągnęliście taki, a nie inny sukces i powinniście się tym chwalić i mówić o tym pracownikom. Bo jeżeli pracownicy nie wiedzą o tym, że to jest wasza zasługa, to wasza siła i wiarygodność w ich oczach maleje. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, tak? To jest naprawdę taka bardzo podstawowa rzecz i to nie chodzi o jakieś sukcesy nie wiadomo jak spektakularne. Mówimy o tym, nie wiem, w jakiejś tam firmie w Warszawie, dużej korporacji była jakaś tam woda i chcieli jakiś sok albo nie wiem, zamiast bananów cytrusy. I to zmieniła rada, tak? I może się to wydawać jakoś coś takiego małego, dziwnego, a co to w ogóle kogo obchodzi, tak? Ale to wpływa na później na postrzeganie was przez pracowników, tak? Dobrze. Jeszcze pani może jakiś sukces wymienić? Wrócił do nas sport. Co to znaczy? Mamy sekcje sportowe. Na spartakiady jedziemy od lat, bo od lat są organizowane spartakiady pracowników wodociągów. Natomiast tak z roku na rok coraz mniejszy skład jeździł, natomiast odkąd i jest ten prezes i trochę nasza działalność, jedziemy na te spartakiady. W tym roku pojechało ponad 40 osób, jutro wyjeżdżamy na turniej siatkówki, więc to nie jest tylko praca. Możemy... Krzewicie kulturę fizyczną też, w miejscu pracy. Tak, nie, w miejscu pracy nie. Natomiast no, zakład nam dokłada po prostu do tych sekcji sportowych. Także... Widzi w tym sens zarząd, tak? Tak. Mhm. Ale to tak jak mówię, no, to tylko dlatego, że po prostu chcą z nami rozmawiać i rozmawiają z nami. Ja jak zostałam przewodniczącą, powiem szczerze, że nie miałam zielonego pojęcia, co z czym, jak, na co, po co. I przyjechałam na szkolenie do Państwa. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, jak wróciłam, poprosiłam związki zawodowe i żeśmy spisali porozumienie ze związkami zawodowymi. Zresztą dzisiaj z nami jest dwóch członków związku zawodowego, żeby zobaczyli, jak można razem też współpracować. Także my od dłuższego czasu współpracujemy ze związkami zawodowymi. U nas fundusz socjalny tworzą tak naprawdę związki zawodowe. Od 20 lat ten fundusz był taki sam. 2 lata temu razem ze związkami zmieniliśmy ten fundusz. To jeszcze o związki zapytam w trzecim pytaniu, to na razie dziękuję. I ostatnia osoba, pan ma jak na imię? Leszek Gradowski, Energetyka Zawodowa Warszawa, firma z pełnym kapitałem zachodnim. Mam taką prośbę do Państwa, proszę o rozumiałość, jeżeli zobaczycie, że stres mnie zjada, bo jestem przed Państwem, to jest naprawdę, wiąże się ze stresem. Jestem do dyspozycji. Dobrze, to pierwsze pytanie. Rada od kiedy funkcjonuje? Jesteśmy już drugą kadencję. Druga kadencja. Tak, druga kadencja. I w jaki Państwo sposób budujecie siłę i wiarygodność w oczach pracowników? To znaczy jesteśmy wśród ludzi. Mamy... Tak naprawdę jesteśmy posadowieni tylko na terenie Warszawy. Mamy kilka oddziałów, gdzie są nasi przedstawiciele. Jesteśmy wśród ludzi, rozmawiamy z ludźmi, dopytujemy, słuchamy, przenosimy to na spotkania. Udało nam się wypracować zasadę współpracy z zarządem, że mamy co kwartał spotkanie pełne. Mamy możliwość spotkań dodatkowych, jeżeli zaistnieją takie potrzeby. Także bycie wśród ludźmi to jest podstawą, żeby myśleć o tym, że będzie rada pracowników i że ta rada będzie skuteczna.
A macie na to czas w godzinach pracy, czy jak to się odbywa? Jaka jest umowa z pracodawcą? Nie ma umowy, pracujemy na podstawie ustawy. Jeżeli ktoś chce się zaangażować w pracę w Radzie Pracowników, to niestety musi poświęcić troszkę czasu. Nie mamy blokady, żeby się spotykać, natomiast nie mamy też przyzwolenia, żeby nadużywać tego czasu, żeby blokować pracę brygad, bo my jesteśmy również pracownikami terenowymi, żeby blokować, prawda, tylko w określonych godzinach, w określonym czasie, no ale musimy się dostosowywać do warunków, w których funkcjonujemy. Ilu osobowa jest Rada? 7. Okej. Okay. A jakieś 3 sukcesy, małe, duże, jakby pan mógł opowiedzieć, pokazać? To znaczy sukcesy. Na pewno zapobiegliśmy zwolnieniu. Ono może nie było grupowe, natomiast dotyczyło znacznie, bo około, mówiło się o 50-52 pracownikach. Zapobiegliśmy temu, ale to również dzięki bardzo dobrej współpracy ze związkami zawodowymi. W tym czasie byliśmy bardzo mocno wśród ludzi, propagowaliśmy nasze stanowisko, pisaliśmy, prawda, były informacje na temat postępów. To jest raz. Dalej świadczenia socjalne, przeniesienie aktywów ze sprzedaży pewnych nieruchomości na świadczenia socjalne. To chyba na tych dwóch, prawda, bo sprawy związane, owoc w pracy, sok w pracy, no to jest takie już, nie będziemy tego podbierać, to jest HR-owy, skoro HR uznają, że to jest ich sukces. Okej. Okay. Pracownicy jak reagują na to, co robicie? To znaczy pracownicy traktują nas jak swoich przedstawicieli. Zdecydowanie większe nadzieje mieli w momencie, jak powstawała Rada Pracowników. Zgłosili się pracownicy również terenowi. Dzisiaj do wyborów do drugiej Rady stanęło raptem tylu, ilu było niezbędnych. Także nie ma aż tak dużego zaangażowania w pracę Rady. Aczkolwiek pracownicy nadal wierzą, że jeżeli jesteśmy ich przedstawicielami, to pracujemy na ich rzecz. A co się tam zmieniło od tego momentu, kiedy na początku mieli te większe nadzieje, a teraz? Co w tym procesie się zadziało? O co chodzi? Bardzo duże nadzieje mieliśmy w momencie, jak Rada powstawała, prawda, że Rada będzie mogła bardzo dużo, że przeforsuje. Który to był rok? No liczmy, że to już jest 8 lat temu. 8 lat temu. Prawda? Że się bardzo dużo zmieni, natomiast no, życie pokazało inaczej, że w ramach tej ustawy, owszem, my się odnosimy, my opiniujemy, my pokazujemy swoje stanowisko, natomiast nie mamy wpływu na decyzje podejmowane przez zarząd. One są konsultowane, rozmawiamy o tym, natomiast końcowe stanowisko, z wyjątkiem może tych dwóch rzeczy, o których powiedziałem, podejmuje zarząd, ale również ze współpracy ze związkami. I tutaj myślę, że jeżeli wrócimy do tego tematu, to więcej powiem. A jeśli chodzi o ustawę, jak już pan ją poruszył, ten wątek, to jaką jedną, nie wiem, zmianę by pan widział w tej nowej ustawie, żeby pomogła wam lepiej działać? Jaką jedną zmianę? Przede wszystkim finansowanie rad pracowników. Jesteśmy tak naprawdę ubezwłasnowolnieni, nie mamy funduszy na szkolenia, na spotkania, to jest raz. Czyli w porozumieniu państwo nie macie zapisanego budżetu, tak? To znaczy porozumienie leży cały czas na stole, prawda? Aha, tak. Ale od 8 lat? Nie, no co rada, zmieniamy porozumienie, rozmawiamy, natomiast nie doszło do podpisania tego porozumienia. Nie ma takiej sytuacji postawionej na ostrzu noża, prawda, że nie, bo nie. Nie występujemy nigdy o środki, jeżeli tego nie potrzebujemy. To, że tutaj jesteśmy, to znaczy, że się zarząd zgodził. Domówiliśmy się, prawda, na zasadach takich, że my nie tracimy nic jako pracownicy, nie tracimy dnia. Także mamy sfinansowany dojazd, także tutaj jest to ok. Natomiast jest problem taki, że gdybyśmy chcieli sami zarządzić, prawda, zorganizować szkolenia, mieliśmy szkolenia, natomiast szkolenia organizowane przez zarząd, także wiadomo, jaki był odzew tego szkolenia, nie będę w to wchodził. To jest po pierwsze ta rzecz, a druga rzecz, no, decyzyjność negocjacyjna, prawda, wzmocnienie bardziej w sprawach pracowniczych, żebyśmy jako Rada Pracowników mogła stawiać weto, ewentualnie negocjować warunki, nawet w momencie, kiedy przychodzą takie sytuacje, że część pracowników jest redukowana, żebyśmy te warunki mogli jako Rada negocjować. Mhm. Dziękuję. A wracając do pani, czy panie mają jakiś pomysł, co warto zmienić w ustawie, co tam trzeba by było, czego panie by potrzebowały?
pewno większych uprawnień. Mhm. Bo dzisiaj tak naprawdę my możemy konsultować, możemy rozmawiać, ale nie mamy żadnego wpływu na decyzje, jakie podejmuje zarząd. To, że u nas na dzień dzisiejszy jest wszystko okej, my nie mamy takich problemów jak pan. Jak znajdę jakieś szkolenie i mówię, że chcemy jechać w 3 czy 4 osoby, nie ma problemu u nas z tym. I czy jakieś jak spotkania robimy? My robimy je w czasie pracy i też nikt nam z tego tytułu nie robi wyrzutów. Natomiast no nie mamy wpływu na nic tak naprawdę. Dlatego, że u nas w ogóle działa... jak to się nazywa? My działamy na zasadzie układu zbiorowego. O. W układzie zbiorowym są tylko związki zawodowe. Więc to, że prezes zaprasza nas na negocjacje płacowe czy do jakichś innych takich stricte finansowych spraw, to tak naprawdę to jest jego dobra wola. Bo nie musiałby tego robić i poprzedni prezes tego nie robi. Natomiast dzisiaj uczestniczymy w tym. Zawsze się mówi, że to jest bez prawa głosu, ale ja jestem z tych, która nie zawsze potrafi milczeć, więc zawsze te 5 groszy człowiek wciśnie, ale to też pokazuje, że prezes chce tego słuchać. Dziękuję. Pani Renato, a pani co by zmieniła? Znaczy się, no tak jak powiedziałam, dobrze by było, gdyby przewodniczący rady mógł mieć etat w firmie, bo wtedy będzie naprawdę miał czas. Bo myśmy podpisali ugodę z zarządem, że raz w miesiącu mieliśmy spotkania i każdy pracownik, jeżeli byłam w godzinach pracy, mogłam wyjść. Tam zebranie było 1-2 godziny i miałam normalnie zapłacone. A spotkania z zarządem, które były, to mieliśmy płacone, nawet jak ktoś był w domu i musiał specjalnie przyjść na zebranie z zarządem, to miał płacone jako nadgodziny. I też mieliśmy podpisane właśnie 10 tysięcy na rok na szkolenia i na nasze potrzeby. No i do tego dostawaliśmy samochód służbowy, paliwo. I no, mówię, to jest dobra wola, ale pamiętajmy o tym, że trzeba umieć z nimi rozmawiać, bo tak naprawdę krzykiem to się za dużo nie zrobi. No dobrze, to jest właśnie drugie pytanie. W jaki sposób przekonywać zarząd do swoich postulatów? Czy jak rozmawiać, pani Renato? No... zawsze przedkładałam swoje racje. Jak mieliśmy spotkanie z radą, każdy miał prawo się wypowiedzieć, tak? U nas działało to na zasadzie, że przed spotkaniem z zarządem mieliśmy swoje zebranie, zbieraliśmy wszystkie tematy i od pracowników. No i na ogół ja przedstawiałam zarządowi, o co nam chodzi, tak? Zarząd się do tego zawsze ustosunkował. Także, ale mówię, nigdy żeśmy... no ostro nieraz było, ale na spokojnie. Nie było, że tam ktoś wychodził z zebrania, bo nie. Prezesa nie wywoływali, tak jak tu u was. Nie, nie. Prezes wtedy miał telefon wyłączony, po prostu ten czas nam poświęcał. Ale no mówię, to było takie... no gorzej było z nowym prezesem. To już troszeczkę właśnie... zawsze się spieszył. Jeżeli było zebranie godziny, to zebranie było godzinę. Ale poświęcał ten czas. Także byli wszyscy dyrektorzy zawsze na wszystkich spotkaniach z nami. A u nas w firmie było 5 dyrektorów i prezes i kadrowa. Raz w miesiącu, tak? No to na ogół było raz w kwartale, ale jeżeli była potrzeba, to ja zgłaszałam. I wtedy było spotkanie robione częściej. A raz w miesiącu my jako rada sami ze sobą żeśmy się spotykali. Rozumiem. A spotkania były protokołowane? Kto protokołował, tak. I tak dalej? Jak to zatwierdzane było? Z zarządem spotkania protokołowała kadrowa, po czym wszyscy podpisywali, czyli cały zarząd i cała rada. Oryginał był u nich, kopia była u nas. Także myśmy mieli dokument, oni mieli dokument i zawsze można się było powołać. Rozumiem, że to po spotkaniu przesyłany był do całej rady zapis tego spotkania, tak? Znaczy się, czy od razu? Jeżeli udało jej się zrobić od razu, to miała od razu. Jeżeli nie, to byłam wzywana, szłam, odbierałam całą radę, szłam, żeby mi podpisali, odnosiłam i kadrowa mi dała podpis zawsze też całego zarządu. A pracownicy jak czytali ten protokół? Czy czytali? Myśmy mieli gablotę
i w tej gablocie wieszaliśmy informacje. Nie mógł być szczegółowy oczywiście, bo były tam takie tematy, gdzie nie można było, trzeba było zachować tajemnicę, ale były podane tematy. Jeżeli ktoś chciał coś wiedzieć, no to po prostu się zgłaszał do nas i żeśmy tłumaczyli. Bo też strona w intranecie była, ale to nie działa. Bo naprawdę ludzie z produkcji nie mają czasu, bo pracują na akord i nie mają czasu iść do intranetu i czytać. Rozumiem, czyli była tablica i papierowe wydruki tak. Tego raportu. Tego. I też mieliśmy zdjęcia całej rady w tej gablocie i było napisane, kto na jakim dziale pracuje, żeby wiedzieli, gdzie mają się zwrócić. Strona internetowa była podana, mail do mnie i numer telefonu do mnie. To proszę Państwa, jeszcze dodam, bo Państwo dostaliście ten biuletyn Aktywność Obywatelska. My go specjalnie zrobiliśmy, to wynika trochę z naszych doświadczeń z Państwem, z tych, którzy uczestniczyli w naszych szkoleniach. W formacie A4 spinane spinaczem. Można rozpiąć ten spinacz i powiesić po prostu tam ten numer albo skserować go sobie i powiesić go po prostu na tablicy albo rozdać wśród co... osób, pracowników, którzy są bardziej zainteresowani państwa działaniem lub po prostu w formie elektronicznej, on jest na stronie internetowej Rady Pracowników i można go rozesłać do pracowników w firmie. To tak a propos praktycznej wskazówki. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że walczyliśmy, jak firma miała 20-lecie, to prosiliśmy zarząd, żeby pracownicy, którzy przepracowali 20 lat, mogli jechać do firmy matki. Bo tam jeździliśmy na szkolenia, ale nie wszyscy. I tak w końcu prezes troszeczkę się tam migał, no ale w protokołach było, więc mówimy, no mieliśmy obiecane. Więc prezes się w końcu zgodził i raz na pół roku jedzie autokar, zbierają tych pracowników, którzy pracują 20 lat. Tam jest nocleg, tam jest wyżywienie, wszystko jest. Nas witają zawsze ktoś z zarządu firmy matki. W Niemczech, tak? W Niemczech, tak. Tam jest takie spotkanie z przedstawicielem zarządu, no i później nas dzielą na dwie grupy i oprowadzają po firmie matce. Czyli no rozumiem, że też pani jakby tutaj wskazówka dla państwa, no po prostu jeżeli jest na twarz, coś ustalone, no to później trudno się do tego odwołać, a tutaj jest, było na piśmie, więc pani Renata pokazała skuteczność tego drugiego rozwiązania. Dobrze, to pani Małgorzato. A jak wy rozmawiacie, w jaki sposób rozmawiacie z zarządem? My się przede wszystkim spotykamy. Jak jest jakiś problem, to się spotykamy u nas w biurze. Przedyskutujemy to i różnie, albo cała rada spotyka się z prezesem, albo przedstawiciele tej rady. Zawsze jest to rozważane i różnie. Czasami się uda, że przejdzie, czasami trzeba się spotkać kilka razy, ale przede wszystkim rozmowa. A przedstawiciel, a cała rada, to jaka tu jest różnica? Co by pani sugerowała? Bo w radzie jest nas 7 osób. Czasami jest tak, że idą 2 osoby po prostu tylko i wtedy rozmawiają. Natomiast jeżeli rozmawiamy razem ze związkami, to najczęściej są to 2 osoby z rady tylko. Cała rada nie idzie. Ale później oczywiście przekazujemy informacje, o czym żeśmy rozmawiali. Ale to, że nie idzie cała rada, to wynika z czegoś, czy tak jest? Jakoś tak zawsze było i tak ciągniemy to po prostu. Rozumiem. A czy idzie jedna osoba? Czy zawsze dwie, tak? Dwie, nie jedna. Dwie zawsze. To też taka wynika to z naszych szkoleń, też dla Państwa taka wskazówka, że faktycznie to jest też najlepsza forma, że jak już ma być przedstawicielstwo, to żebyście Państwo próbowali chodzić 2 osoby. No dobrze, a Państwo się zbieracie, są jakieś problemy, a w jaki sposób prosicie zarząd o to spotkanie? No bo rozumiem, że to... No u nas jest to tak, że my nie prosimy. My wiemy, że my możemy organizować na terenie zakładu takie spotkania. Mamy dość dużo salek konferencyjnych. Mhm. Po prostu rezerwujemy jedną z salek, wysyłamy mailową informację, no bo my jesteśmy rozrzuceni po całym mieście. Mhm. Nie, więc zbieramy taką godzinę, żeby wszyscy dali radę przyjechać i po prostu się spotykamy, rozmawiamy. Rozumiem, i ale nikt nam nie robi wyrzutów jasne, z tego tytułu. Ale zarząd jak? W jaki sposób zarząd wnioskuje cię o spotkanie? Z zarządem? Tak. Na piśmie zawsze.
Na piśmie. I składacie, wysyłacie maila, tak. Czy papierowa wersja? Nie, mailem. Mailem, tak, tak, elektronicznie. No i tam zarząd znajdzie jakąś chwilę, no to wtedy to się spotykamy. Tak, rozumiem. Tak. To jeszcze spytam a propos tych salek, bo to mi umknęło w pierwszym pytaniu. A czy państwo macie jakieś spotkania na firmie dla wszystkich pracowników, gdzie pewne rzeczy omawiacie? Nie. Nie. Na coś takiego nasz zarząd się absolutnie nie godzi, tym bardziej, że od jakiegoś czasu u nas jest taka forma, że kierownicy raz w miesiącu robią spotkanie z pracownikami i informują ich, co dzieje się w firmie. Pewnie w niektórych działach wygląda to lepiej, w innych gorzej, niemniej jednak nasi pracownicy w dużej mierze są poinformowani, co się w firmie dzieje. A wrócę na chwilę do pani Renaty. A u pani spotkania takie gremialne z pracownikami się odbywały? No to tak jak koleżanka mówiła, kierownicy, ale zawsze byłam proszona na takie spotkania, że jeżeli miałam coś do powiedzenia, to miałam wtedy prawo powiedzieć przy wszystkich, czy do wszystkich. Rozumiem. No dobrze, panie Marcinie, teraz pan. Leszek. Przepraszam, panie Leszku. Jak państwo rozmawiacie z zarządem? Co tutaj warto powiedzieć wszystkim? My z początkiem roku mamy już ustalone terminy spotkań kwartalnych. Raz w kwartale mamy spotkania cykliczne. Terminy są, oczywiście tak wczoraj mieliśmy mieć, nie doszło na prośbę, na wniosek zarządu, przełożyliśmy go na 17 grudnia, natomiast nie było tak, że nawet jeżeli zaistniała sytuacja taka, że należało przełożyć to spotkanie, czy z naszej inicjatywy, czy z zarządu, nie było problemu, żeby znaleźć nowy termin, żebyśmy się spotkali. Mamy przyjętą zasadę, że na 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem zbieramy tematy, przekazujemy do zarządu, żeby zarząd mógł przygotować, ustosunkować się do naszych pytań, problemów. To samo, jeżeli zarząd przedstawia nam w trakcie spotkania tematy, problemy, na których nie rozwiążemy, mamy szansę wypowiedzieć się też w określonym, uzgodnionym terminie. Także jeżeli chodzi o sprawy czysto organizacyjne, myślę, że to jest dosyć dobrze dograna sprawa. A jakiś przykład sprawy, która utknęła w ślepym punkcie? No, takich spraw, które utknęły, troszkę się znajduje. Benefity dla pracowników terenowych, prawda, którzy pracują w terenie i jakieś dodatki za to, że prowadzić samochód na terenie Warszawy nie jest łatwo. To raz, dwa, mandaty nie są. Mandaty dotyczą już konkretnego kierowcy, punkty karne dotyczą konkretnego kierowcy, musimy się zatrzymywać w miejscach, gdzie nie zawsze jest to dozwolone, prawda? Czyli ten temat mamy na tapecie od 2 lat, o tym rozmawiamy, są propozycje rozwiązań i one idą w dobrym kierunku. Była propozycja rozwiązania, żeby tym pracownikom w ramach benefitu pozwolić na odkupowanie samochodów, które prowadzą w trakcie, prawda? To przeszło, aczkolwiek później okazało się, że nie miało zainteresowania, czyli taki strzał pusty, ale był związany z oczekiwaniami pracowników, to się udało przeforsować. Dobrze, a u pań jakieś takie tematy, które panie pamiętacie, które utknęły w ślepym zaułku i co się z nimi dzieje, czy działo? U nas na początku był problem z tą kartą sportu, bo firma finansowała. Po jakimś czasie to umarło śmiercią naturalną. Nie było chętnych, tam parę osób. Bo to było źle rozegrane, bo firma wynajęła godziny na danej siłowni. W tej chwili jest karta i każdy sobie wybiera sam, gdzie chce. Ale to pierwsze podejście to tak nie do końca się sprawdziło. Ale to, że było źle rozegrane, to firma, zarząd sam na to wpadł, czy państwo podpowiedzieli? Nie, no bo nie było chętnych. A pracownicy tam dopłacają, nie wiem ile w tej chwili, ale wtedy tam się płaciło chyba 20 zł miesięcznie. No i później nie było chętnych, zgłosili, że nie chcą korzystać i chyba z rok czasu nie było i się odrodziło z powrotem, ale to już jest na terenie całego miasta, bo jest kilka siłowni i mogą sobie wybierać, gdzie kto chce. Pani Małgorzato, jakiś przykład u pani? U nas to takich tematów wiele było, natomiast myśmy ciągle wracali do nich i w końcu się udawało.
Także ja w tej chwili nie potrafię sobie przypomnieć czegoś takiego, że prosiliśmy i nie wyszło. No dobrze, a taka średnia, średni czas takiego procesu to jest jaki? Różny. Teraz w kraju się zmieniła też sytuacja i w tej chwili jest rynek pracownika. Więc dzisiaj też dużo łatwiej jest cokolwiek wyciągnąć, no bo wiadomo, że jest konkurencja. U nas jest specyficzna praca, więc też trzeba czymś tych ludzi zachęcić, bo płace nie są zbyt wysokie. Natomiast no, mamy takich sporo różnych dodatków, którymi no, zakład chce po prostu zachęcić ludzi do pracy u nas. To proszę Państwa, też taka wskazówka praktyczna, często o tym mówimy na szkoleniach. Jeżeli świeci słońce, to jest czas, kiedy Państwo macie po prostu dużo możliwości, bo jak przyjdzie burza, niczego nie załatwicie. Więc teraz jest czas na to, jeżeli cokolwiek chcecie ruszać, bo niestety też mamy takie rady, z którymi rozmawiamy, szkolimy, że no jak było słońce, to wszyscy byli zadowoleni, sobie hasali po łące i nie było żadnych ustaleń, nie było prób kształtowania kultury dialogu, nie było zasad i tak dalej, a później przyszła burza i nagle się okazało, że wszyscy są zdziwieni. No ale jak już jest burza, to w ogóle nikt się was nie będzie o nic pytał. Tak mamy doświadczenia z dziesiątek, jak nie z setek lat. Rozumiem, że u pani też to trochę tak mi pani przypomniała. Dobrze, to jeszcze trzecie pytanie. Jak wygląda współpraca ze związkami zawodowymi? No więc z tymi związkami zawodowymi to bywa różnie. Pani się zebrała pierwsza, więc u pani bywa na pewno różnie. Niech pani opowie. Związki powstały później niż Rada. I jak tylko powstały, to chcieliśmy współpracować od razu, żeby nawet jak były następne wybory i już były związki, to chcieliśmy, żeby ktoś ze związków wstąpił do Rady. No nie do końca nam się to udało, bo oni uważają, że Rada im przeszkadza. A w czym im przeszkadza? No w działaniu, że my ich ograniczaliśmy i tak dalej. Wręcz dochodziło do takich sytuacji, że mieliśmy wspólne spotkanie. Myśmy podali temat, że to można zorganizować to czy to, po czym wychodzimy, ja jeszcze nie zdążyłam do domu dojechać, biorę telefon, na Facebooku jest, że związki zawodowe chcą zorganizować to i to, co było naszym pomysłem, tak? No to widzicie Państwo, to nie tylko zarząd przejmuje Państwa pomysły, ale też szlachetna paczka. Jeden rok organizowały związki, po czym stwierdziły, że to jest za dużo pracy i oni nie chcą. Koleżanka, która w ogóle zapoczątkowała u nas szlachetną paczkę, zwróciła się do nas. Ja mówię, nie ma sprawy. Jak oni się dowiedzieli, że my chcemy pomóc, no to oni się wtedy przyłączyli. Więc to takie... Zorganizowałam w końcu szkolenie. Pan był i prowadził to szkolenie u nas. Tak, to wie pan, to był taki ewenement. Rzadko nam się zdarzają takie szkolenia, gdzie idziemy do firmy i próbujemy moderować między Radą Pracowników a Związkiem Zawodowym. I to był ten przypadek. Właśnie. I ja po prostu chciałam, żeby oni zrozumieli, że Rada Pracowników nie przeszkadza, tylko chce im pomóc. I chcemy no, dobra dla pracowników, bo my chcemy dobra dla pracowników i oni chcą dobra dla pracowników, tak? Chociaż z ich strony padło takie stwierdzenie, że jak nie jesteś członkiem związków, to oni w twojej sprawie nie pójdą. Później były uzgodnienia na szkoleniu, że będziemy się spotykać, będziemy ze sobą rozmawiać. Na pierwszym spotkaniu przyszli wszyscy, na drugie przyszli wszyscy, bo moim obowiązkiem, myśmy tak się wtedy zgodzili, że ja będę organizowała. Na trzecie spotkanie ze związków zawodowych przyszły dwie osoby, Rada była w całym składzie. No i przestali przychodzić. A pani myśli, że tak się działo? Dlaczego? Jak pani... No mówię, no oni na pewno widzieli chyba wroga. Przewodniczącego na terenie nie było, bo on ciągle jeździł na szkolenia. Także on nie miał czasu z nami rozmawiać. Co szłam do biura do niego, to było zamknięte. I... Rozumiem. Były spotkania, oj były. Dobrze. Pani Małgorzato, a jak u Państwa związki zawodowe versus czy my razem? My żeśmy podpisali, bo u nas działają dwa związki zawodowe
I my żeśmy od razu podpisali porozumienie ze związkami. Jakie związki? Związki wodociągów, wodociągowe i Solidarność. I my razem tak naprawdę współpracujemy. Jeździmy razem na negocjacje do prezesa. Wiele rzeczy razem ustalamy. Tak jak mówię, fundusz socjalny ruszyliśmy też ze związkami, bo tak naprawdę związki zawodowe ustalają fundusz socjalny. Także żeśmy razem nad tym pracowali i on się trochę zmienił. Pewnie, że nie za dużo, bo tych pieniędzy nie ma zbyt wiele. U nas i tak nie idzie to z ustawy, tylko prezes po prostu przydziela pulę pieniędzy. Ale nam się bardzo dobrze współpracuje ze związkami i związki nie widzą w nas wrogów. No dobrze. Bardziej partnerów. A intuicja pani podpowiada, że o co chodzi? No tutaj słyszała pani koleżankę, że jest po prostu jak było, a u państwa jest tak jak jest. Czyli co tutaj pani intuicja podpowiada, że o co chodzi? O to, że my chcemy wspólnie walczyć o dobro dla pracownika. No dobrze, ale o co chodzi, że ten związek nie traktuje was jako konkurencję i wroga? Nigdy nas tak nie traktował. No, tak, ale dlaczego? Tak. Tak. My żeśmy jak powstali, to u nas były pierwsze związki zawodowe. Takie sytuacje, że związki bronią tylko swoich pracowników, u nas też jest. Zdarzały się takie teksty. Natomiast związki u nas zawsze były. Natomiast rady powstały, jak powstał wymóg ustawy. Nie wiem, jak było ze wcześniejszymi radami, natomiast my żeśmy nie mieli żadnych problemów. A czy związkowcy są również członkami rady? Od tego roku ja jestem takim przykładem, że jestem związkowcem i jestem członkiem rady. I to pomaga? Mi nie przeszkadza. A wcześniej nie było, rozumiem. Nie. A pani Renato, u pani jak było? No u nas najpierw była rada, później były związki. Okej, ale później związkowcy zostawali członkami rady, czy nie? Tak, miałam dwie osoby, które były członkami związków zawodowych. Tylko tam związki coś nie do końca, nie wiem, czy nie są odpowiednie osoby w zarządzie, bo tyle co słyszałam, to w tym roku wypisało się ze związków chyba z 50 osób. Także coś nie działa, tak? Coś nie działa w samych związkach. Ale czy to, że wypisują się ludzie ze związków, powoduje, że na przykład Rada Pracowników rośnie w siłę, czy jak? Nie. Nie. Okej. Okay. Ludzie się zrobili bierni, tak? Bierni. Mhm. Tak, że u nas bardzo dużo pracuje z Ukrainy. Chyba 500 osób. Rozumiem. Dobrze. Panie Leszku, a tutaj jak u państwa związki zawodowe? Nie ma problemu związki rada. To jest podstawowa zasada, nie ma problemu z współpracą. Podstawowa zasada, jaką mamy, nie pytamy, kto jest kim. Czy należy do związku, czy nie ma ochotę działać w radzie, startuje w wyborach. To nie jest tak, że jak są wybory do rady, to jest lista i jest problem zakreślić, kogo wybrać. Ludzi chętnych do działania jest bardzo mało, także natomiast nie wchodzimy sobie w drogę. Nawet jeżeli mamy spotkanie i są przedstawiciele związków, oczywiście w radzie są przedstawiciele związków, bo to nie będę ukrywał, jest koleżanka ze mną, która jest w zarządzie jednego ze związków, mamy przewodniczącego związku, no bo nie było innych chętnych, prawda, którzy by wystartowali. Na Radzie Pracowników nie poruszamy tematów związkowych, nawet jeżeli są przywoływane rozmowy ze związkami, to staram się ucinać, prawda, że to jest nie to kworum, odchodzimy od tych tematów. Natomiast ja osobiście jestem przewodniczącym Rady Pracowników u siebie w firmie, nie mam problemu z kontaktem ze związkami. No dobrze, a właśnie jak się odbywa ten kontakt? W jaki sposób państwo się umawiacie, jak rozmawiacie, jak ustalacie pewne kwestie? Jeżeli jest sprawa pilna, telefon, raczej maili unikamy, telefon, spotykamy się, rozmawiamy, wypracowujemy wspólne stanowisko i tak jak mówię, nie wchodzimy sobie w zakres kompetencji. Jakiś przykład takiej wspólnej pracy, która zakończyła się sukcesem i pracownicy wiedzą, że to jest sukces i związku, i rady wspólne? No to na pewno ten nietrafiony z możliwością zakupu samochodów, prawda, bo to związki za tym chodziły, my to podjęliśmy. Co się zakończyło? No tym, że można kupować, natomiast pracownicy tego nie korzystają, a na pewno ochrona interesów pracowniczych, czyli ten sam budżet socjalny, to jest raz i ochrona miejsc pracy, to jest dwa. Rozumiem. Także tam mieliśmy wspólne stanowisko,
Natomiast nie jest to, że wydajemy wspólne odezwy, każdy w własnym zakresie pracuje. Dobrze, dziękuję. Teraz jest czas dla Państwa. Czy macie jakieś Państwo pytania tutaj do naszych panelistów aktualnych? Nie ma żadnego pytania? No. Ja może tak nawiążę do wypowiedzi koleżanki, która sugeruje, żeby był etat dla przewodniczącego Rady Pracowników. Ja nie postrzegam tego w ten sposób, ponieważ etatyzacja prowadzi do tego, że tego człowieka nie będzie mogli zastać. To, co pani mówi, że nie ma przewodniczącego związku, jest ciągle gdzieś na spotkaniach, to samo będzie, jak my pójdziemy już w to, że będzie etatyzacja. Nie zgodziłabym się. Mamy prawo mieć własne zdanie, dlatego mówię. Jeżeli jest się na etacie, jest się ciągle wśród ludzi, prawda, i się tych ludzi słucha. Niestety mamy takie przywary prawdopodobnie, że w moment, jak już jesteśmy troszkę tacy, którzy coś znaczymy, to już bardzo, bardzo szybko nie widzimy tych, którzy są. To jest jeszcze chyba za wcześnie, żebyśmy szli w etatyzację przewodniczącego. Bo przewodniczący, za chwilę się okaże, że jest wiceprzewodniczący, również coś dla niego, prawda, i to zaczyna robić niezbyt zdrową atmosferę już w pracy samej Rady. Ale to jest moje prywatne zdanie. Chce pani to jakoś odnieść się, czy nie? Nie, no bo u nas właśnie przewodniczący związków jeździli do związków wojewódzkich, także nie ma go u nas na terenie zakładu, bo on jest ciągle w terenie, ale rady pracowników nie mają takiego poszerzonego kręgu, że mamy w województwie, żeby jeździć i tak dalej. Szkolenia mamy, które organizuje INSPRO i na to jeździmy, a tak to będziemy na miejscu. Tak u nas w firmie matka, osoba, która jest na etacie z Rady Pracowników, ona jest zawsze na miejscu, bo byłam w Niemczech tam i żeśmy rozmawiali. W Niemczech zgadza się, bo nasza matka ma. No ale dlaczego my nie mamy robić tak samo? Natomiast no ja mam tą obawę, prawda, że bardzo szybko zaczynamy żyć własnym życiem. Natomiast mi się wydaje, że mocniejsze umocowanie Rady Pracowników w strukturach, to już by wystarczyło, to, że żeby przewodniczący, wiceprzewodniczący, prawda, mogli mieć czas w ramach etatu na pracę tą, no może nie tyle społeczną, ale tą pracę związaną z tą działalnością Rady. A ile w tygodniu pan by proponował? Ile w tygodniu? Dla mnie wystarcza jeden dzień w tygodniu, prawda? Mamy sytuację, że mamy związki zawodowe, gdzie przewodniczący jest na etacie, drugi jest na pół etatu. Czy oni robią różną pracę? Nie będę oceniał tego, prawda? I nie zawsze jest tak, że cały etat. No bo nie wiemy bardzo wtedy, co się dzieje w firmie. Samochodzenie, obserwowanie nie jest tym życiem w firmie. Jak się razem z ludźmi przebywa, pracuje z nimi, to się zdecydowanie inaczej odbiera to, czego ludzie oczekują od nas. Czyli wprowadził pan w nowych przepisach, że raz w tygodniu 8 godzin przewodniczący ma możliwość po prostu pracy w ramach Rady Pracowników, a nie w ramach tego miejsca pracy, który i zakresu obowiązków standardowych. Tak, naturalnie. Tak, no z tym, że musimy wziąć pod uwagę, że nie może to być na zasadzie, że ludzie przychodzą do przewodniczącego, ponieważ mają różne lokalizacje, że to przewodniczący jest aktywny. I to może być te 8 godzin podzielone, prawda? Nie to, że musi być jeden dzień do dyspozycji, ale podzielone, kiedy ten przewodniczący, zastępca czy wiceprzewodniczący może pojechać w różne lokalizacje i wysłuchać, porozmawiać z ludźmi. Dobrze, czy jest pytanie? Już. Zaraz, tylko dam do, bo to się nagrywa. Andrzej Nowak, Dąbrowa Górnicza. Popieram tutaj w całości, można powiedzieć, kolegę. No z panią specjalnie się nie zgodzę w tej ostatniej wypowiedzi z tego tytułu, że dziwię się pani, bo pani cały czas w tych wcześniejszych wypowiedziach mówiła, że ma pani wszelki dostęp do załogi, może pani brać czynny udział w spotkaniach. Dlatego no dziwię się. Że jest pani za tym, żeby ten etat był cały czas. Mogę odpowiedzieć zaraz? Proszę. Dlatego, że ja miałam takie stanowisko pracy, gdzie ja mogłam się przemieszczać po zakładzie. Ale jeżeli później, bo ja już nie jestem, bo przeszłam na emeryturę, ale koleżanka, która przejęła po mnie, niestety, ona w godzinach pracy nie ma takiej możliwości przemieszczania się po zakładzie.
No może, ale jednak ten pracownik na stałym etacie, jako pracownik, załóżmy, pracujący na swoim stanowisku, jest milej widziany po prostu wśród załogi. To jest moje zdanie. Dziękuję. No dobrze, możemy mieć różne zdania. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Tutaj? Możecie Państwo podać mikrofon? W jaki sposób Państwo uświadamiacie pracowników, czym zajmuje się Rada Pracowników, jakie ma kompetencje, z jakimi tematami można przyjść do Rady Pracowników? W ramach spotkań takich zwykłych, koleżeńskich, rozmawiamy, uświadamiamy, że w ramach dzisiejszej ustawy Rada Pracowników ma ograniczony zakres kompetencji, natomiast może z każdym problemem pójść na spotkanie, przedstawić go, poprosić o stanowisko zarządu. Nigdy nie nastawiamy pracowników, że ten problem zostanie rozwiązany po jednym, po dwóch spotkaniach, ponieważ przede wszystkim mówimy otwarcie. Rada Pracowników jest to gremium, które reprezentuje pracowników i które pozwala zarządowi zobaczyć, jakie są problemy na dole. I Rada Pracowników jest od tego, żeby nie tylko, bo ja troszkę inaczej podchodzę, że ona również wspiera zarząd w sytuacjach takich, kiedy zarząd nie rozumie, co się w firmie dzieje. I to przede wszystkim ludziom mówimy. My jesteśmy od tego, żeby pokazywać, co jest źle, czego oczekujecie, jakie pomysły od Was wychodzą i żeby je przekazywać na gremium, bo się okazuje, że nie zawsze zarząd wie, o czym ludzie mówią, jakie pomysły mają i one nie zawsze docierają do góry. A charakter Pana zakładu to jest firma w jednej lokalizacji, czy to jest jakaś rozproszona? To jest firma, to jest spółka dystrybucyjna dla miasta Warszawy. Z siedzibą w 4 lokalizacjach. Dziękuję bardzo. Jeszcze takie pytanie w sumie to do wszystkich Państwa tu na sali. Jeszcze przepraszam, bo pozostałych Pan nie jest Pan ciekawy, co odpowiedzą? Nie, no proszę bardzo. U nas, tak jak mówię, funkcjonuje intranet, do którego można wejść nie tylko w pracy, ale i w domu. Także każdy, kto chce, to wie, że może tam sobie zajrzeć i zobaczyć, co robimy. Natomiast, tak jak mówię, ponieważ ja dość długo pracuję w tej firmie, ja po prostu rozmawiam z ludźmi, słucham, co mają do powiedzenia. I jak przychodzi później do spotkania rady, to po prostu porusza się te problemy i o nich się mówi. Jeżeli jest to problem, który trzeba rozwiązać z prezesem, no to wtedy się idzie do prezesa i się z prezesem rozmawia. Czasami wystarczy pójść do kierownika i z kierownikiem porozmawiać, czy z załogą. To rozmowa, głównie to jest rozmowa. A nie mamy łatwo, bo jesteśmy rozrzuceni na całym mieście. Także ciężko jest. Dziękuję. Pani Renato? No ja Wam powiem tak, że pierwsze spotkanie z prezesem, jak powstała rada, trwało od godziny 12 w południe do 22.30. Prezes tylko mówił, niech Pani nie mówi, że to jest prawda. Po prostu oni nie wiedzieli, co się na dole w firmie dzieje. Także już następne spotkania trwały normalnie, tak jak były przewidziane na półtorej godziny, dwie, ale to pierwsze spotkanie naprawdę tyle trwało. No i jak po każdych wyborach, po prostu chodziłam, przede wszystkim ja, na każdy dział, gdzie mnie brygadziści czy kierownicy mówili, że to jest przewodnicząca Rady Pracowników. No i ja wtedy mówiłam, że kto ma problem, może do mnie przyjść, czy tam do koleżanek. I w gablocie były zdjęcia, żeby, bo to jednak 2,5 tysiąca ludzi, no to nie jest mało, żeby każdy twarz kojarzył, do kogo się może zwrócić, na jakim dziale kto pracuje. Tak, no to bardzo ważna uwaga, to też Państwa uczulam na to, żeby ta informacja była albo na tablicy, albo w intranecie, albo na stronie internetowej, w sensie informacja, w sensie zdjęcia Państwa. Ja tylko chciałam dodać, że u nas, jak robiliśmy kolejne wybory, bardzo nam zależało, żeby z każdego, że tak powiem, z każdej strony był pracownik, który będzie w Radzie. Mamy właśnie na Janówku. Chcieliśmy, żeby ktoś stamtąd był. Mamy na Mokrym Dworze ludzi. Nie do końca to się udało, ale z większości tych działów jest jakiś przedstawiciel i stąd też informacja, która do nas spływa. Po prostu ludzie tam pracują i mówią, co się dzieje na wydziale. Także to u nas też w ten sposób, żeśmy to rozegrali.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Panie Rafale, jeśli mógłbym zadać pytanie, to w sumie to w sumie oczywiście. Dwa krótkie i jedno takie dłuższe. Kto z Państwa ma regulamin? Regulamin pracy Rady Pracowników. A kto z Państwa ma podpisane z zarządem porozumienie? A czy ja mógłbym dostać jakąś kopię? Nie, chciałem spytać, czy macie Państwo w porozumieniu zapisane, że pracodawca, inaczej, że działanie Rady jest w ramach godzin pracy normalnej, takiej etatowej, czy macie może jakieś wyszczególnione budżety, w ramach których będziecie pracować i świadczyć usługi? Kto chce odpowiedzieć, ręka do góry? Bo mikrofon trzeba dać. Stawicki Roman, przewodniczący Rady Pracowników Megatech Tomaszów. Ja w pierwszej kadencji Rady mieliśmy podpisane porozumienie, w którym mieliśmy wyznaczone, że na Radę każdy członek zarządu Komisji Rady Pracowników mógł przeznaczyć od 2 do 4 godzin tygodniowo na działalność Rady. I w taki sposób mieliśmy to podpisane. No nie udało się w nowych kadencjach, bo się zmieniła dyrekcja i w tej chwili, do chwili obecnej działamy na podstawie ustawy już. A ja wprost zacytuję zapis. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia członkom Rady zwolnień od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do udziału w pracach Rady, które nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy, w przypadku gdy członkowie Rady nie korzystają ze zwolnień z innego tytułu. To jest ustawa. Jesteśmy w stanie zrobić. Nie. To pani Małgorzato, proszę powiedzieć, jak pani z pani doświadczenia wynika. No nigdy w życiu bym się nie zgodziła na to, że w ciągu 2 godzin mamy coś zaopiniować. Nie ma takiej możliwości. Nie, to był taki skrajny bardzo przykład, tak? Ale powiedzmy, że jest temat, który wymaga od Rady kilku posiedzeń i konsultacji pomiędzy sobą na przykład. A pracodawca często u nas takim jest, niestety złą praktyką jest to, że nada na tydzień albo na 2 tygodnie przed zarządem, na którym chce podjąć uchwałę dotyczącą jakiejś zmiany, wrzutkę robi do Rady Pracowników, więc niejako ogranicza nam ten czas, tak, do 2 tygodni. Ja myślę, że trzeba by było porozmawiać z prezesem, że jeżeli chcą konkretnej opinii na dany temat, to wy też potrzebujecie na to czas. Żeby to miało ręce i nogi i dobrze funkcjonowało, to trzeba mieć na to czas po prostu. Chyba że to się traktuje jako zło konieczne. Opinia jest potrzebna, więc dam ci 5 minut. Ja bym nie podpisała tego po prostu i nie zaopiniowała. Dobrze, czy jest jakieś następne pytanie? Proszę. Mam do Państwa pytanie, bo w ustawie nie jest sprecyzowane, w jakim terminie pracodawca ma dać odpowiedź na nasze zapytania, na przykład o strukturę zatrudnienia, czy o jakieś sprawy dotyczące ekonomii i sytuacji. Czy Państwo by się przychylali do tego, żeby jednak w tych zmianach nastąpiło tam określenie miesiąc, no półtora, no czy 3 tygodnie? Bo wydaje mi się, że to jest dość istotna sprawa, ten czas oczekiwania na odpowiedź ze strony pracodawcy. Dziękuję. Myślę, że tak, dlatego że słuchajcie Państwo, jak jest dobrze, to jest dobrze. U nas jest taka sytuacja, że w tej chwili zakład jakby sam pilnuje tych terminów i wysyła nam te informacje. Natomiast to jest dobrze, jak jest dobrze. Ale jak jest źle, no to wtedy rzeczywiście, jak jest to określone ustawowo, no to wtedy już nie ma wyjścia. Więc na pewno jest to dobry pomysł. Jakieś kolejne pytanie? Ktoś chce się podzielić swoimi refleksjami? Proszę. Proszę poczekać. Mamy jeszcze pół godziny, także spokojnie. Dzień dobry, nazywam się Piotr, jestem członkiem Rady z jednej z firm w Łodzi. Ja tak ogólnie oczywiście zgodzę się z panią Renatą, że tutaj jeśli chodzi o członków Rady, to idealnie jest, jeśli każdy z członków jest z innego jakby
etapu, z innej struktury w firmie, bo ja jestem na przykład pracownikiem z produkcji, bo tutaj mamy firmę, która jest produkcyjną właśnie i bardzo dużo tematów wychodzi z tego dolnego szczebla, których nikt nie ma pojęcia i nikt by się nie dowiedział, gdyby właśnie nie moja skromna osoba. I przez to właśnie, że wychodzą takie tematy z samego dołu, mamy bardzo duże zaufanie społeczne właśnie w tej firmie. Dzięki temu, bo nawet jakieś takie z przykładów, głupie buty robocze, gdzie nikt by się nie zgłosił, że można było wymienić, bo są niewygodne, zostały wymienione i jest dużo lepiej. No, ale co to znaczy zaufanie społeczne, macie dobrze, co, właśnie to nawiązuje do kolejnego rzeczy, że sukces, jak to mówią, ma wielu ojców i na przykład dofinansowanie do okularów, na przykład dla pracowników, wnioskowaliśmy o coś takiego i doszło do tego, że po jakichś tam rozmowach kilku udało się nam zdobyć dofinansowanie większe, ale oczywiście zarząd przedstawił to jako ich wspaniałą myśl, że dofinansowanie będzie większe. Nikt nie powiedział, że to na nasz wniosek, że walczyliśmy o to, ale w kuluarach oczywiście mówiliśmy, że tak jak chcieliście, rozmawialiśmy na ten temat, udało się, więc wszyscy pracownicy i tak wiedzą, co udało nam się uzyskać, że tak powiem, w kuluarach, mimo że oficjalnie jest pokazane tak, że my tego żeśmy nie robili. Jakby, no tak, to dobrze, że działacie w tych kuluarach. No tak właśnie, bo tak trzeba działać. Tak powinny moim zdaniem działać właśnie rady pracowników, bo dzięki temu właśnie jest to duże zaufanie społeczne i te rady rosną w siłę naprawdę. Bo tak to prawda jest taka, że jak to już mówiłem, sukces ma wielu ojców i wszyscy sobie przypiszą zawsze te sukcesy, ale jak są te gorsze chwile, to oczywiście nie ma już winnych, tylko wtedy już ewentualnie rada. No dobrze, ale to spytam na chwilę tak szczegółowo, zatrzymam się na tym przykładzie, bo to jest dobry case, ale czy państwo, bo państwo się zwracali o te okulary do pracodawcy, tak? Tak, tak, zgadzam się. Na piśmie? No tak, tak, tak. Czy ten wniosek był upubliczniony do pracowników? Znaczy był. Czyli generalnie pracownicy wiedzieli, kto zaczął. No generalnie tak, ale temat oczywiście ucichł i to wszystko trwało i pojawiały się różne inne tematy, a później nagle tak znikąd. Aha, okej. Okay. Tak. A czyli cały proces ile trwał? No kwestia, no, na 3 miesięcy. No. Okay. Może czyli nie jest to jakiś długi okres, ale my tematów cały czas wnosimy bardzo dużo różnych. I może ale to myśli pan, że to była celowa taktyka zarządu, żeby przycichł, a później dopiero był odświeżony i nie. Zarząd wtedy mógł powiedzieć, że to jego zasługa? Znaczy rozumiem, że zarząd ma bardzo dużo różnych spraw swoich, również pewnie mocno ważnych, nawet ważniejszych na pewno, ale że czas tu akurat może nie to, że odegrał rolę, tylko kwestia była taka, że celowo na pewno było to pokazane, że to zarząd po prostu. Tak, no, ale generalnie jeszcze chciałem tak na koniec nadmienić, jeśli chodzi o informacje dla pracowników, bo pracownicy są w różnym wieku i pracownicy są, którzy już mają 60 lat i mają 20 lat. I jeżeli tylko będziemy wysyłać im informacje przez internet, to pracownicy starsi nie wchodzą w ten internet, nie będą tego widzieli. Więc my mamy taką zasadę, żeby najpierw robić, jeśli to jest oczywiście możliwe, bo rozumiem, że w każdej firmie się nie da, ale zrobić po prostu duże spotkanie na hali, które nawet miałoby trwać 15 minut. Tak, wszystkich zbieramy i mówimy im o tym, co się będzie działo, a dopiero później następnym etapem wysyłamy maila do wszystkich pracowników. I tak to u nas się świetnie odbywa i tak działa. No to gratuluję organizacji. A jeszcze dopytam, związki zawodowe u was są? No właśnie o to chodzi, że związków zawodowych u nas nie ma i w moim przekonaniu działa to w tą stronę, że nasz pracodawca, myślę, że dlatego trzyma z nami bardzo dobry taki kontakt, że możemy dobrze rozmawiać, bo boi się, żeby tych związków nie było właśnie. Więc generalnie tym, myślę, że na tym bazujemy bardzo dobrze, że ten dialog społeczny jest cały czas zachowany, przez to, żeby właśnie tych związków nie było, bo ze związkami będzie dużo trudniej. I dlatego uważam, że tych związków nie ma. A przez to, że mamy zaufanie społeczne dosyć duże i dużo rzeczy wychodzi takich na plus, to tych związków po prostu nikt nie zakłada. No to gratuluję skuteczności. Kto następny? Tutaj panowie, dwaj. Już idę. Dzień dobry, Adam. Pytanie przede wszystkim do pana Rafała, proszę wybaczyć. Natomiast
Za chwilę kończy nam się dzisiejsze forum, a tak naprawdę ani razu nie padły informacje, jaki jest tak naprawdę pomysł INSPRO i jakie wnioski do nowych zapisów o ustawie państwo będziecie składać. No bo wracając do rozpoczęcia naszego dzisiejszego forum, przedstawiał pan list z ministerstwa, więc rozumiemy, że jesteście jednym z elementów konsultacji społecznych w tym temacie. I chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są wasze propozycje, a w szczególności jakie są wasze propozycje, jeżeli chodzi o podtrzymanie zróżnicowania pomiędzy radami pracowników a związkami zawodowymi, bo w trakcie dzisiejszego spotkania no, okazało się, że jednak związki zawodowe są dużo aktywniejsze w stosunku do walczenia o swoje, że tak pisy, zapisy i umocowania prawne i tak naprawdę gonią nas, a my jakby nie idziemy do przodu. Dobrze, dziękuję za to pytanie. To ja się pokrótce postaram odpowiedzieć, natomiast jeszcze dodam, bo ja niestety zapomniałem o tym na początku, że pan główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z PIP-u wysłał do nas specjalny list, bo zapraszaliśmy też tutaj do panelu pana szefa PIP-u. I nie będę go czytał całego, ale dwa akapity, bo myślę, że to też trochę podnosi na duchu, przynajmniej mnie podnosi, nie wiem jak państwa. Po kilkunastu latach funkcjonowania regulacji dotyczącej informowania pracowników przeprowadzenia z nimi konsultacji należy zastanowić się nad funkcjonowaniem ustawy w obecnym kształcie. Potrzebna jest dobra ustawa o radach pracowników, która wzmocni dialog społeczny pomiędzy pracownikami i pracodawcami w firmach, w których nie ma związków zawodowych.